tak, pogoda jest coraz lepsza, tory jest w coraz lepszym stanie, ładnie to wszystko przesycha, czekamy aż ta dolna warstwa toru odmarznie i ta woda wsiąknie niżej. No, jeśli pogoda pozwoli i będzie, będą sprzyjające warunki oczywiście torowe i pogodowe, to myślę, że w drugiej połowie marca powinniśmy już spokojnie zacząć treningi, takie pierwsze próbne jazdy. No i później przejdziemy do jakiegoś tam ścigania się spod taśmy, tak jak w każdym sezonie. Siłę jednak 31 marca mamy Memoriał Rycerzy Speedwaya, a później jest, są zawody Polska, reprezentacji Polski, więc te terminy też są dosyć tak napięte. No, mam nadzieję, że ta pogoda będzie na nas łaskała w tym roku i będziemy fajnie mogli sobie pojeździć. Specjalne moduły Band, przygotowane przez firmę specjalizującą się w tego rodzaju produkcji. Są to elementy absorbujące energię kinetyczną, czyli mówiąc, przykładając to na inny język, jeśli zawodnik uderzy w tą bandę, to ta energia będzie wchłonięta przez tą bandę. Jest to 20 metrów od zakończenia bandy pneumatycznej, z wyjścia z jednego łuku i z drugiego łuku. No, termin jest przewidywany przed końcem wygaśnięcia licencji torowej, czyli przed 31 marca musimy być już po przebudowie.